Co za fantastyczna noc boksów. Tu będą padać bomby największego kalibru. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest niepokonany Michał Olaś, 9-0 i jego menedżer Andrzej Fonfara. Michał, zdecydowałeś się pójść w ślady Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka, przeniosłeś się do USA, tu kontynuujesz karierę. No tylko czy kontynuujesz, czy planujesz kontynuować, bo jeszcze żadnej walki w USA nie stoczyłeś. Kiedy zobaczymy Cię w ringu? Podobno 17 lipca, czy to aktualne? Tak, dokładnie. Poszedłem w ślady jeszcze Andrzeja Fonfary, który też wyjechał za ocean boksować. Tak więc jak najbardziej, walka 17 lipca jest aktualna, przygotowujemy się, po wywiadzie właśnie jedziemy na sparingi, więc jak najbardziej ta data jest aktualna. Rywal, kto to ma być? No bo tam w pewnym momencie mówiło się o Tarverze Pulewie, tym niepokonanym 15-0. Andrzej, odrzuciłeś chyba tą ofertę, bo to ty miałeś tam ważny głos. Tak. Jako menadżer, jako team, wiadomo, usiedliśmy do stołu, porozmawialiśmy, odrzuciliśmy tą ofertę. No, Michał musi tutaj zrobić jakiś debiut ze słabszym zawodnikiem, pokazać się, no, powiedzmy, na tyle słabszego zawodnika. Są tutaj też jakby no, nowa szkoła, trochę nowe treningi dla niego, nowe rzeczy. No i wiadomo, na słabszym rywalu musi to troszeczkę pokazać. Poczuć się pewnie, ale myślę, że Tarver Pulew jest w naszym zasięgu, mamy go, że tak powiem, na celowniku i ta oferta na pewno wróci, tak? Była to 10-rundowa walka, także no, Michał, wiadomo, miał troszeczkę przerwy w tym boksowaniu. Ostatni raz boksował rok temu. No i powiedzmy, że na tą chwilę interesująca, wiadomo, oferta, ale ale odrzuciliśmy ze względów jakby no przygotowania i sytuacji teraz jaka jest w teamie, tak? Myślę, że do walki z Pulewem może dojść za 2-3 walki Michała i na to będziemy gotowi. Mówiłeś o słabszym rywalu, kto nim będzie? Czy już znacie nazwisko? Mamy parę nazwisk, jakieś powiedzmy rekordy. No z paroma przegranymi, z paroma wygranymi, tak. Na razie jeszcze nie mamy konkretów. Chico Rivas, który jest matchmakerem tej gali, przesyła nam cały czas jakieś rywali, także no, patrzymy i myślimy, kogo wziąć. Także mamy jeszcze chwilę czasu, bo do walki zostało ponad 3 tygodnie, także myślę, że w tym tygodniu albo na początku następnego wszystko się okaże. Michał, czy przez pandemię nie masz wciąż problemów ze sparing partnerami? W czasie trwania pandemii był problem ze sparing partnerami. Gym Usama Kolony, gdzie tak naprawdę jeździmy z Andrzejem, staramy się jeździć 2-3 razy w tygodniu, żeby tam sparować. Gym był zamknięty, zawodników tak naprawdę nie było. Ćwiczyłem tylko fizycznie, kondycyjnie, tarczę, jakąś nową technikę z trenerem Bogdanem Maciejczykiem. Teraz się wszystko pootwierało. Jeszcze w międzyczasie byłem na Florydzie, gdzie były troszeczkę mniejsze restrykcje, jeżeli chodzi o koronawirusa i tam mogłem trenować. Sparowałem z jednym zawodnikiem z wagi ciężkiej, z takim dwumetrowym Christianem Tunem i tak naprawdę tylko z nim sparowałem, więc delikatne utrudnienia były, ale już wychodzi na to wszystko, że tych sparing partnerów będziemy mieć. Ja tam słyszałem, że sparowałeś też z Andrzejem Fonfarą i tam chyba przypuszczam, że dał ci jednak jeszcze lekcję. No dokładnie. Sparowaliśmy też parę razy. Andrzej cały czas ma to coś, cały czas. Kondycji może nie ma tej, co była, ale no wchodzę do Michała na parę rund. Gdzieś tam, tak jak pan mówił, no jest problem z tymi sparing partnerami, był problem. Dzisiaj też, wczoraj tak naprawdę sam Kona trwało sparingi dzisiejsze u niego, bo też był jakiś problem z sparing partnerami, ale tutaj ściągnąłem szybko jednego czarnoskórego
sparing partnera. Ja też będę do ringu na parę rund do Michała, także dzisiaj będzie miał szóstkę, później tarczę, trening. Także no, dajemy radę i mocno przygotowujemy się do debiutu Michała na Florydzie. Michał, jaki jest twój status w USA? Bo jesteś chyba tutaj już od grudnia ubiegłego roku. Jak wygląda twoja sytuacja? Dokładnie tak, jestem od grudnia ubiegłego roku. Emigrant polityczny. Tak. Dokładnie. Więc jest, na dniach już mam dostać wizę sportową i już będę mógł tutaj boksować sobie legalnie. Wszystko według planu. Kto będzie w twoim narożniku? Tam słyszałem, że Bogdan Maciejczyk i Andrzej, tak? Tak, team jest taki, narożnika Bogdan Maciejczyk. Oczywiście ja i Ricky, który jest drugim trenerem u nas w gymie, który też wystawia zawodników, amatorów, zawodowców. Wychodzi też do klatki, także też pomocna osoba, która ćwiczy też z Michałem, tarczuje. Także te trzy osoby, jedzie z nami też nasz terapeuta, masażysta Maciek Soja, który ze mną współpracował przez lata i zawsze przygotowywał mnie i wychodził do walk. Także no, takim teamem jedziemy na Florydę. Tak naprawdę tydzień przed walką, tam jeszcze taki króciutki obóz na doszlifowanie, rozluźnienie, odpoczynek. No i walka 17 lipca, piątek. Michał, jak się zaaklimatyzowałeś w USA? Bardzo dobrze. Tak naprawdę już obserwowałem, jestem trzeci raz w USA, tak naprawdę drugi raz typowo treningowo i tak zaobserwowałem, żeby mój organizm optymalnie się przestawił, no to powiedzmy z czasu polskiego, jak przylatuję z Polski do USA, no to potrzebuję tak 12 dni. Wtedy wszystko to zmęczenie mija i jestem w stanie w 100% być dyspozycyjny na sparingu czy na treningu. Czujesz się w Chicago bezpiecznie, bo jak z Andrzejem ostatnio rozmawiałem, to mi zdradził, że zamierza chodzić już z pistoletem przy sobie. No wczoraj tak naprawdę zszedłem na dół, bo włączył mi się alarm w domu. Po chwili okazało się, że to jest alarm pożarowy, a nie alarm jakby no, zabezpieczający dom. No ale już na dół schodziłem z pistoletem, także wiadomo, no tutaj jest w miarę bezpiecznie, nic się nie dzieje. Ale wiadomo, trzeba być przygotowanym. Są zamieszki, tak, ale to bardziej jakby w centrum przez tą całą sytuację, która miała miejsce. Policjant zabił czarnoskórego człowieka. Także było trochę niebezpiecznie, ale to już minęło i wszystko wraca do normy. Michał, będziesz walczył w wadze cruiser, bo chyba to jest troszeczkę ponad cruiser masz limit. Znaczy akurat dzisiaj rano ważyłem 213 funtów, czyli mniej więcej 96 kg i pamiętam, że w Polsce jak się przygotowywałem do walk, to taka waga 96 kg na 3 tygodnie przed walką, przed ważeniem, to jest akurat idealna waga, więc będę boksować w cruiser na pewno jeszcze przez jakiś czas. Jesteś pierwszym zawodnikiem teamu Andrzeja Fonfary. Na ile podpisaliście kontrakt? Kontrakt podpisaliśmy na 3 lata. Z opcją wiadomo przedłużenia, w zależności też, no wiadomo, i też na 3 walki w roku, tak. Jestem zobowiązany do tego, żeby też zorganizować Michałowi 3 walki w roku. No będziemy się starać to zrobić, tak. Wiadomo, w zależności od tego też jak Michał będzie boksował, jaką będzie miał predyspozycję w całym roku. Może zrobimy tych walk 4, tak, zobaczymy, może 2, no zobaczymy jak wszystkie plany się potoczą. Wiadomo, no teraz mieliśmy już boksować tak naprawdę w styczniu, w lutym, w marcu. Koronawirus pokrzyżował nam plany, no i mamy lipiec, tak. Także Michał już tak naprawdę zaczyna tutaj trzeci obóz przygotowawczy do walki. Także wszystko się przeciąga.
Ale wiadomo, no Michał jest pierwszym zawodnikiem. Teraz no, ma tą jakby to szczęście, że ja mogę się skoncentrować tylko na nim, tak, i jakby 100% swojego czasu też takiego, którego pracuję, poświęcić dla niego. Także zobaczymy, no, w przyszłości też na pewno planuję mieć innych zawodników. No, ale tak jak powiedziałem, wszystko pomału, z głową i myślę, że w przyszłości no, Michał znajdzie jak najwyżej. No i też będę miał jakiś fajny zawodnik. Jesteś już pół roku w USA, no trzeba żyć. Chyba na bramce nie stoisz, czyli rozumiem, że Andrzej Fonfara jakieś tam stypendium ufundował. Mam to szczęście, że tak naprawdę niczym nie muszę się tutaj przejmować. Mam zakwaterowanie, mam wyżywienie. Troszeczkę współpracujemy też z pobliskim polskim supermarketem, dzięki któremu też mogę mieć produkty na obiad i tak dalej. Tutaj naprawdę przyjaciele Andrzeja zaopiekowali się mną bardzo no, w najlepszy wymarzony sposób. Nawet nie marzyłem, że tak będę przyjęty tutaj w Chicago. Więc wiadomo, no, jeszcze żyję troszeczkę z moich oszczędności, jakieś drobne wydatki, ale generalnie niczym nie muszę się tutaj przejmować. Wszystko mam zapewnione, żeby się rozwijać i trenować. Twoim trenerem w Polsce był Andrzej Liczyk ostatnio. Chyba no, trudno, żeby teraz trenował na odległość. My możemy na odległość tylko sobie pogadać. To co teraz? Bogdan Maciejczyk, no nie ma wielkiego nazwiska, doświadczenia, ale tak jak słyszę, rozmawiam z trenerami, nowymi zawodnikami, którzy mają nowych trenerów, to wszyscy mówią, że o, uczy mnie nowych myczków. Czy tam też takie jakieś nowe myczki są? Więc tak, z trenerem Liczykiem jestem cały czas w kontakcie telefonicznym, dzwonimy do siebie, rozmawiamy. Wiadomo, że koronawirus, cała sytuacja tutaj pokrzyżowała wszystkim plany, a na samym początku mojego przylotu do USA był taki plan, że Andrzej po prostu będzie przylatywać na 3 tygodnie przed walką, na 2 tygodnie przed walką i będziemy szlifować, tak, końcówkę obozu. Jednakże no teraz wiadomo, loty są poblokowane z Europy. Nam z Andrzejem zależy na tym, żeby zaboksować, żeby zrobić ten debiut. Tak więc Bogdan Maciejczyk i Ricky Ledesma, tutaj drugi trener, bardzo dużo uwagi mi poświęcają. Uczę się sporo nowych rzeczy, tylko że to są rzeczy jakby, które oni zaobserwują na sparingu, czyli na przykład ja mogę przyznać, że tutaj miałem na początku delikatny problem z walką w półdystansie z czarnoskórymi zawodnikami, bo byli tacy siliscy, umiejętnie tam klinczowali i pracowali w wsparciu, więc po prostu doskonalimy te elementy walki w wsparciu, co jest niezwykle owocne, uważam to. Andrzej, do jakiego promotora ty byś chciał trochę podczepić? No bo samemu ci tutaj na początku drogi będzie trudno. No teraz na razie najostrzej wszedł Bob Arum. W Polsacie Sport relacjonujemy jego kolejne gale z Las Vegas. Czy tam ten kierunek nie byłby jakiś przydatny dla Michała? No oczywiście, właśnie ostatni jakby walkę z Pulewem, to właśnie zaproponował nam Boparium, tak, i to z tej strony. Ja oczywiście jestem otwarty na różnych promotorów, nie zamykam się tu na jedną stajnię. Mam też dobry kontakt z Alem Hajmonem z PBC i z wieloma promotorami, tak. Tutaj tą galę robimy też na takiej troszeczkę mniejszej gali na Florydzie. W Stanach jest naprawdę wielu promotorów, codziennie są naprawdę przed koronawirusem, tak, codziennie było po paręnaście galy w Stanach. Tu w Chicago Bobby Hicks, który też organizuje walki. Mam też dobry kontakt z Donem Margulesem, który też oczywiście ma wiele kontaktów. Także no ja tu się jakby nie zamykam na jednego promotora i powiedzmy tylko u niego będziemy boksować, tak. Wiadomo, kiedy już dojdzie do tych większych walk, czy Michała, czy któregoś z moich zawodników i padnie oferta, żeby po prostu podpisać kontrakt z jakimś promotorem i tylko oby nas promował, no to oczywiście, czy jakaś stacja telewizyjna, to oczywiście
taki kontrakt będzie pewnie trzeba przemyśleć i podpisać, tak? Ale ja uważam, że początkujący zawodnik powinien być takim wolnym strzelcem, boksować, no wiadomo, rola menadżera jest właśnie to, żeby wsadzał go jak najlepsze walki, jak na najlepsze walki, które przyniosą też korzyści finansowe. No i tak jak mówię, nie zamykam się jakby na jednego promotora, mam wiele kontaktów, tu jakby w Stanach rynek jest wielki, nie tak jak w Polsce, że jest dwóch promotorów czy trzech i każdy sobie kopie dołki, tak? Tutaj jakby w Stanach jest troszeczkę inna polityka tego biznesu. Także myślę, że czas wszystko pokaże. Dzięki wam serdecznie za rozmowę. Michał, czekamy na ten twój amerykański debiut 17 lipca. Mam nadzieję, że wygrasz z tym koronawirusem. Trzymaj gardę wysoko, żeby się nie dać COVID-19, a my będziemy trzymać kciuki za twój debiut. Do zobaczenia, trzymajcie się i do miłego. Dziękuję, panie Andrzeju. Dzięki. No, cześć. Do miłego.